Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 15 marca. Także zaczynamy. Tarot oraz Lenormand. Zobaczmy, co karty mają do przekazania. 15 marca. Ja wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania. Mamy tutaj siódemkę kielichów. Dużo pracy, pracowity dzień. Jest trochę zamieszania ogólnie. Myślę, że dużo rzeczy będziecie mieli zaplanowanych, ale też mogą takie rzeczy wyskoczyć nowe, jak ja to mówię. Także jeśli prowadzicie jakąś firmę, to też mogą przyjść nowe osoby do Was. Tutaj jeśli macie pracę zawodową, kochani, to oczywiście dużo obowiązków w pracy oraz pracy domowej, którą trzeba wykonać. No i oczywiście takie wokół tego zamieszanie. Chcemy wszystko załatwić naraz. Te obowiązki się piętrzą tak jak te kielichy przed nami, ale myślę, moi drodzy, że tutaj też możemy się spotkać troszeczkę z takim omamianiem, oszukiwaniem przez kogoś, przez samych siebie. Także na takie rzeczy zwracamy uwagę. No, myślę, że wieczorem znajdziecie czas, choć chwilę, pooglądać film albo posłuchać jakiegoś ciekawego właśnie podcastu. Także myślę, że nie będzie tak źle. No, te dni są takie zabiegane, moi drodzy, czasem. No niestety takie mamy życie, taki tryb w tej chwili. Każdy ma podobnie. Z aspektów zdrowotnych, no tutaj sprawy hormonalne, sprawy związane z tarczycą, z hormonami, z różnymi takimi dolegliwościami i na to trzeba zwracać uwagę. No dobrze, zobaczmy, Lenormand, co tutaj nam dopowiedzą do karty siódemki kielichów. Karta Lenormand. Tutaj, moi drodzy, są wiadomości, listy, SMS-y. Może być tego dużo, tak? Także ciekawe rzeczy, o których możecie się dowiedzieć wiele, ale one mogą Was w zakłopotanie, troszeczkę w takie zamieszanie wprowadzić. No to tylko tyle, moi kochani, ale trzymajcie się ciepło. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.